Dzień dobry Państwu. W Warszawie kolejna demonstracja za pokojem. Kolejna demonstracja, która jak zwykle nie zostanie pokazana przez media establishmentowe, dlatego my wbrew cenzurze jesteśmy tutaj, by dla Państwa ją zrelacjonować. Tym razem w roli organizatorów rodacy kamraci. Tym razem zbierają się ludzie właśnie tutaj przy Pałacu Prezydenckim, by powiedzieć polskim politykom, że nie chcemy wojny, że nie chcemy retoryki wojennej, że to, co się dzieje na Ukrainie, to nie nasza wojna, że jesteśmy za pokojem. Zapraszam do relacji. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Bo to Polacy byli pierwsi, którzy uznali niepodległość Ukrainy. Nikt nas nie przepraszał. Wszyscy udają, jakoby nic się nie stało. Nakazują nam zapomnieć i wielcy tego świata, geopolitycy, muszą prowadzić wojnę z Rosją. Muszą prowadzić wojnę z Rosją. I chcą, żebyśmy się na tę wojnę udali, my Polacy, bo oni mają taki plan geopolityczny. Przejęcia władzy nad światem. Polacy się będą bili z Rosjanami do ostatniej kropli krwi, a oni się będą bili do ostatniego Polaka, a potem sobie usiądą i się dogadają, jak to zwykle bywa. Przypomnę wam, kamraci, a jestem stary człowiek, mam 64 lata i historii uczono mnie prawidłowej, chociaż to było za PRL-u. I nie zapomnę zdrady Ameryki i zdrady Anglii i dogadania się ze Stalinem, kiedy oddano nas jak tanią dziwkę, najtańszą z najtańszych, w Teheranie, w Jałcie. Oddano nas, mimo że tacy byliśmy waleczni, że tacy byliśmy oddani, tacy wierni. Jesteśmy najtańszą juchą w Europie. Oprócz tego wmawia się nam, że do wojny z Rosją najlepiej się nadają Polacy, bo już na Krymie byli, na Kremlu byli i Ruskich bili i jedną wojnę z nimi wygrali. Tylko że jest mały problem. Wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna. To nie 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 nasza wojna. Zanim przypomnimy sobie, co mówią politycy w naszym imieniu i czego chcą, to zabawimy się w taki happening wojenny. Na wojnie produkuje się trupy. Dużo trupów. Im więcej trupów, tym lepiej. Mamy dla was taki obrazek, który będziemy ćwiczyć, jeżeli wepchną nas do tej wojny. Tło muzyczne, które tu będzie, ma zmusić nas do pewnej refleksji. Dajcie mi przejść.
Chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest tym, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. Kamraci, mam prośbę, odsłońmy tutaj ten produkt wojenny, ten symbol produktu wojennego, tam też są widzowie z tyłu, a ja przypomnę, że te słowa tak łatwo wypadły z ust trzeciego człowieka w państwie o nazwisku Hołownia. Chciałem przypomnieć marszałkowi Sejmu, Hołowni, że artykuł 117 Kodeksu karnego mówi wyraźnie, kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Pan marszałek Hołownia ma poczucie bezkarności i nieomylności. Pan marszałek Hołownia na wojnę nie pójdzie. Pan Hołownia na wojnę wyśle swoją żonę. Powiedział to otwartym tekstem. Oto duch czasu. Mężczyźni w domu, kobiety się będą zabijać. Przypomnę, że życie biologiczne kobiety jest krótsze od życia biologicznego mężczyzny. I statystycznie pan Hołownia po utracie żony
może mieć drugą żonę i inne dzieci. Jest to możliwe. Dalej, artykuł 117 wojny napastniczej. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wzywam polskiego prokuratora! Wzywam prokuratora, który jest Polakiem! Donoszę w tym publicznym miejscu, że człowiek o nazwisku Hołownia, marszałek Sejmu, wypełnił znamiona tego artykułu. Jako taki powinien być pozwany i postawiony przed sądem. Ja wiem, że ma immunitet, ale dostrzegłem też, że w Sejmie bardzo sprawnie udrożniono ścieżkę odbierania immunitetów. Powiem tak, nasze życie Polaków jest o wiele bardziej cenne niż życie pana Hołowni. Jeśli pan Hołownia tak bardzo zapałał miłością do pana Putina, to my mu umożliwimy, my go wyposażymy, my mu damy broń, wyposażymy go w środki łączności i poprosimy go, nawet go podwieziemy na granicę z Ukrainą, żeby poszedł na tę wojnę. Pan Hołownia jest stosunkowo młodym człowiekiem, ale postrzegam go, ja, Wojciech Olszański, jako wyjątkowego i cynicznego człowieka. Jako człowieka, który do tej pory bawił się w życiem i życie sprawiało mu prezenty. I on teraz musi swoim mocodawcom, swoim pryncypałom, swoim mecenasom odpłacić. I powiedział tak: naród ten egzamin zda. Oto jest symbol narodu, który zdał egzamin wzięcia udziału w geopolitycznej grze amerykańskiej. Bo ludzie, nie wierzcie, że kiedykolwiek Amerykanie się będą z Ruskimi bili. Nie ma takiej możliwości i nigdy to się nie działo. Zawsze używają do tego narodów zamiennych. Narody zamienne się nie liczą w geopolityce amerykańskiej. Doktryny geopolityczne amerykańskie nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Trzeba tylko je przeczytać. Trzeba tylko je przeczytać. Więc jeśli politycy stojący na czele państwa, którego jesteśmy obywatelami, mówią, że oni nas wyślą na Ukrainę, żebyśmy bronili państwa banderowskiego, to ja się pytam, o co chodzi? Jak długo w tej schizofrenii można żyć? Przypomnę, że Ukraina banderowska kultywuje wszystko, co związane z Banderą, czyli również jego sojusz z Hitlerem. Przecież banderowcy do dzisiaj noszą znaki nazistowskie niemieckie. Wcale się z tym nie kryją. I ludzie z Unii Europejskiej widzą to i nikt nie protestuje. Przecież nie możemy żyć w takiej schizofrenii. Wystarczy przełożyć, to nieraz mówiłem. Gdyby Niemcy pewnego dnia stwierdzili, że dla ich niemieckiego interesu opłaca się wskrzesić postać Adolfa Hitlera i przywołać go do porządku, do teraźniejszości, a my dalej bylibyśmy z nim w tak zwanych stosunkach dyplomatycznych, to wszyscy by zakrzyknęli: nigdy. Czym jest gorszy Adolf Hitler od Bandery? Nie widzę żadnej różnicy. To Bandera wydał rozkaz wymordowania wszystkich Polaków, tak żeby na ziemi ukraińskiej nie pozostał ani jeden Polak. To są słowa Bandery pochwycone przez jego politycznych popleczników. Przecież to są fakty. To są fakty historyczne. Ale lewactwo, które dzisiaj jest przy władzy, powoduje,
stwarza taki plan edukacyjny dla młodych Polaków, żeby Polacy nie mieli rozeznania, za kogo oddadzą swoje młode życie. Wczoraj na żywcu zadzwonił 20-letni człowiek, zapytany przeze mnie, czy wie, kto to Bandera. Odpowiedział, że nie wie. On nie jest winny. On nie jest winny. Również winny tego, że on nie wie, kto to Bandera, jest ten człowiek, który tam, w tym pałacu mieszka. Ten człowiek, który dał nam pokaz takiej niefrasobliwości. Dał nam pokaz takiej lekkomyślności. Człowiek, który przebiera nogami, żeby dobrze zrobić prezydentowi Ukrainy o nazwisku Zełeński. Jako Polak nie mogę na to patrzeć. Żygać mi się chce, jak widzę zadowoloną twarz prezydenta Dudy, który wypowiada słowa Władimir Zełeński. Żygać mi się chce. Wiecie dlaczego? Bo ten człowiek składał przysięgę na Boga, że obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysiągł, że dochowa wierności postanowieniom konstytucji, że będzie strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, uważajcie ludzie i zapamiętajcie, bo to jest tekst jego przysięgi. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będzie miał zawsze jako najwyższy nakaz. Oczywiście, kiedy przywiozą nam pierwsze trupy z ukraińskiego frontu w takich czarnych workach, będą organizowane piękne cmentarze wojenne. Księża będą szli i kołysali się w rytm dzwonów kościelnych. Będzie płacz i szloch. Matki dostaną odznaczenia, że ich synowie oddali swoje młode życie, żeby bilans Amerykanów wyszedł na plus. I czas będzie wtedy zakrzyknąć: rząd na front! 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 Rolnicy, którzy są również synami tej ziemi i którzy pójdą pierwsi na front! Pierwsi pójdą chłopcy ze wsi! Nie uczcie się, że będzie inaczej! Chłopcy z miasta pójdą w drugim rzucie! Bo chamy ze wsi mają ginąć za pańskie interesy. Tak było, jest i będzie. I kto się przeciwstawi? Tekst Konopnickiej nie chce się zdeaktualizować. A na wojnie jak na wojnie trup się szczele niczym snopy, a najmocniej biją króle, a najczęściej giną chłopy. I tak jest, i tak będzie. My na banderowską Ukrainę nie powinniśmy nawet spoglądać. My z banderowską Ukrainą powinniśmy zerwać stosunki dyplomatyczne. My z banderowską Ukrainą powinniśmy zerwać stosunki gospodarcze. Banderowska Ukraina, dźwigając w swojej przestrzeni banderę na symbol swojej państwowości, stała się nam państwem wrogim. To jest wróg Polski! Banderowska Ukraina! Nie Ukraińcy jako tacy. Państwo banderowskie jest wrogiem Rzeczypospolitej Polskiej.